Zobaczcie, co się dzieje. Nowa ryba, nigricans, ten z tyłu czarny, z takimi żółtymi okrągami, okazał się koniem trojańskim. Pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją, że szyba, którą daje lustro, które daje naprzód akwarium, aby inne ryby atakowały to lustro i nie interesowały się tą rybą, spójrzcie, co się dzieje. Nie dość, że ryby się nie interesują w ogóle tym nigricansem nowym, tym, którym właśnie tam jest z tyłu. Zobaczcie, jaki on jest agresywny. On już po 20 minutach pobierał pokarm, a po godzinie zaczął atakować lustro, jak starzy bywalcy. Niesamowita jest ta ryba. Kolory jego na żywo są po prostu i kształt. Rybka przepiękna, bo każda rybka jest w zupełności inna. Cudne są te ryby morskie, ale każda inna jakąś ma swoją indywidualną estetykę, no nie? Zobaczcie, co się dzieje, co ten nigrykan wyprawia. Zobaczcie, co się dzieje. Ale uwierzcie mi, że wpuściłem nigrykansa i od razu widziałem, że wystartowały do niego, no nie? A zobaczcie, co te lustro daje. Lustro daje to, że w ogóle się nie interesują nim, a nawet sam nigricans, który dzisiaj jest wpuszczony, sam atakuje to lustro. Niebywałe. Takiej sytuacji w moim akwarium jeszcze nie miałem nigdy. Tutaj jest lustro. O. Tutaj jest lustro i one po prostu atakują to lustro. I nawet to robi nigricans, no nie? Niesamowite. Tutaj naso elegant strasznie naciera. I co jest śmieszne, znowu ta sama sytuacja, że ryba, która w ciągu dnia jest najbardziej spokojna, jest najbardziej agresywna, jeśli jest lustro i widzą swoje odbicie. Najbardziej agresywnymi rybami są dwie ryby. Jest to oczywiście Zebrasoma waliferum i oczywiście Naso elegans. Na co dzień te ryby są bardzo spokojne, natomiast tutaj, kiedy widzą swoje odbicie, no to wstępuje w nie diabeł. Ale odnośnie tego nigricansa, nowej ryby, jestem zszokowany, że po prostu taka sytuacja się dzieje, że nowa ryba, która jest zaledwie godzinę, zaczyna atakować swoje odbicie, no nie? Czyli myślę, że tak, rybka się spisała, transport ta ryba bardzo nie odczuła, no i warunki podpasowały w akwarium, że tak się dobrze czuje. Powiedziałbym wręcz, że wyśmienicie. Super, mnie to bardzo cieszy. Dzięki za uwagę. Serdecznie dziękuję za polubienia i trzymajcie się ciepło. Hej.